Jak wiecie, temperatury w tym tygodniu sięgnęły zenitu. 35 stopni na zewnątrz, 40 parę stopni w środku vana. Dlatego też wyszliśmy i dogrywam ten materiał na zewnątrz, na jakimś osiedlu. Ale muszę wam powiedzieć, co się wydarzy w tym odcinku. W tym odcinku zobaczycie fajną historię z Mazur. Jak wiecie, byliśmy jakiś czas temu na Mazurach na regatach youtuberów. Kto z was jeszcze nie oglądał tej relacji, to zapraszam, tutaj pojawi się link do tego filmu. Natomiast nagraliśmy jeszcze kilka ciekawych scen. Pierwszą jest wizyta u pana Chrisa. To jest sołtys od niedawna w jednej malutkiej 80-osobowej gminy na Mazurach. I ten pan Chris, on przez 35 lat mieszkał w Kalifornii w Ameryce i gotował dla gwiazd Hollywood, dla Arnolda Schwarzeneggera i wielu jeszcze innych znamienitych osobistości świata show biznesu. I teraz na starość, na emeryturę przyjechał sobie z powrotem na Mazury, kupił dom i mieszka tam i gotuje. Mam w jednym pokoiku taką mikrorestauracyjkę, trzeba zadzwonić do niego, umówić się, że się przyjeżdża. W sezonie to jest otwarte chyba od poniedziałku do piątku, albo nawet co tydzień, natomiast poza sezonem trzeba sobie zadzwonić. My tam zadzwoniliśmy, bo nasi przyjaciele Kasia i Tymek nas zaprosili. I słuchajcie, no fenomenalne miejsce, super historia, gość wyróżniony, tam ma mnóstwo przeróżnych dyplomów, plus fantastyczna kuchnia, super. Więc zobaczcie sobie teraz, jak on żyje, jak gości. Później zapraszam was do góry, polecimy motolotnią, spełnimy kolejne marzenie Łukasza, a na sam koniec będzie ciekawa jeszcze historia. Dojechaliśmy po przejściach, ale dojechaliśmy. Dzień dobry. Wszystko robiliśmy, żeby być jak najszybciej. Przepraszam bardzo. Dziękuję. To jest nasz poczęstunek. Nie mam porównania. Dobra, co przy ustach, tak żebyście mogli coś tam pogadać, popraw sobie po prostu. To pa, Kasia. Pozdrów Wana z góry. Jezu. Będę czekał na ciebie tutaj. Boże.
uśmiechnięta. No i jak tam, Kasia? Super. Jesteś, masz oczy takie popłakane. Ja już się popłakałam na początku. Czemu? Przepięknie. Ale mi nogi zmarzły. Teraz to czuję, o matko. Mówiłem? Ziemia! Pół godziny to jest, wiesz. Weź pani łyka i pilotowi daj i lecimy dalej. No właśnie przyleciałem ja i mogę wam tak na ciepło powiedzieć, że to jest fantastyczne, super, cudowne, super, piękne widoki. Przepiękne, przepiękne okolice, przepiękne Mazury, no ziemia jest cudowna po prostu, przepiękna jest ta natura. Tak. Ja się popłakałam w ogóle, jak wyleciliśmy, to po prostu miałam, no łzy mi poleciały, coś cudownego. No. Rewelacja. Tyle tych jezior jest tak bardzo dużo tych jezior i jeziorek i takich malutkich między, że w lesie nawet, i nie? Takich miejsc bagiennych. Przy domach, bagienne, no niesamowicie to wygląda. Fajnie wygląda, jak jest właśnie las i on jest, w środku jest woda normalnie pod lasem zamiast trawy i słońce się normalnie w tej wodzie odbija. Coś pięknego. Dokładnie. Jak będziecie na Mazurach, to koniecznie skorzystajcie z tej atrakcji. Link do tej jak to motolotnie Mazury. Pod spodem damy wam link do tego, więc super. Skorzystajcie, bo naprawdę warto. Pół godziny, bo nawet więcej trwała ta... Pół godziny ten przelot. Pięknie. Bujało cię podobno, ciebie bardziej niż mnie. Bujało mnie, tak. Mnie prawie w ogóle nie bujało. Ale tak lekko. No. Super było. Fajnie. Super. Polecamy motolotnie Mazury, przylatujcie, bo to jest naprawdę warte. Tak, jest super. Nie ma się co bać w ogóle, bo to tak. jest... Tak, a to są nasi piloci, bardzo, bardzo dziękujemy. Piloci się mówi? Tak, tak. Piloci, tak. Jak najbardziej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, zapraszamy po więcej. Mazury z Góry to wyjątkowy czas. Oj tak, to prawda, coś cudownego. Mam nadzieję, że wam się podobał piękny widok Mazur, jezior z Góry, z lotu ptaka. No fenomenalne przeżycie, doskonałe. Jeżeli ktoś z was chce, to zapraszamy. Tam podaliśmy namiary, jak się skontaktować z chłopakami. Natomiast jest jeszcze jedna na koniec bardzo ważna sprawa i proszę nie kończcie, nie wyłączajcie, ponieważ mam do was wystosowuję apel. Potrzebujemy waszej pomocy, potrzebujemy uratować Mazury. Prawdopodobnie politycy albo jakiś ktoś, kto ma, no, na tym dużo zarobi, chcą zniszczyć Mazury, chcą proprowadzić jakąś ogromną obwodnice, estakady, pobudować mosty wysokości Pałacu Kultury, zniszczyć widok, budować McDonaldy i totalnie zniszczyć ten rdziewiczy, piękny teren w okolicach Rynu, w okolicach Giżycka. Więc jeżeli chcielibyście w przyszłości pojechać na Mazury i zobaczyć przyrodę, zobaczyć tam piękne jeziora, pływające rybki, to proszę pomóżcie nam uratować Mazury. Powstała taka strona internetowa ratujmymazury.pl. Można tam podpisać petycję, żeby nie budowali tej drogi, która jest o 500 milionów droższa niż alternatywna droga. 500 milionów złotych ktoś chce zapłacić więcej, żeby zniszczyć przez dziewiczy teren, przepuścić drogę. Więc pomóżcie nam i uratujmy razem polskie Mazury.